Dlaczego zawsze na okładce książki drogowej jest Porsche? I to jeszcze z reklamą papierosów. Cześć, z tej strony Marek i Dorotka Team Siuta. Właśnie wróciliśmy do Krakowa z rajdu Wspomnienie Warszawskiego. To była pierwsza eliminacja Mistrzostw Polski w historycznych rajdach na regularność w tym roku i zarazem pierwsza w ogóle eliminacja rajdów na regularność w randze Mistrzostw Polski. Baza rajdu była w miejscowości Dąbrówno. W zasadzie nieznane nam rejony Polski. Pierwszy raz tam byliśmy, a już na pewno pierwszy raz na rajdzie. Atmosfera na starcie bardzo fajna. Przyjechało na rajd 20 samochodów. Ustawiliśmy się na rynku. Widać, że ludzie w tej okolicy no raczej nie rzucają widłami i kamieniami. Lubią chyba rajdy. Było dość sporo osób, było dużo dzieci. Oglądali samochody, było z kim porozmawiać, także bardzo fajnie. Tutaj szczególnie duże wrażenie i w ogóle dla nas bardzo miła sprawa kolega Kryso111, taki przynajmniej ma nick na YouTubie, przyjechał z Iławy Celiką, on jest z klubu Toyoty Celiki, mówił, że zobaczył, że będzie nasza Celika, więc przyjechał. To w ogóle jak to usłyszałem, to się poczułem jak Juha Kankunen generalnie, ale bardzo fajnie, zrobił filmik ze startu do rajdu, jest link poniżej, można było porozmawiać, super sprawa. No i kolejny raz się przekonujemy, nasi rywale, możecie mieć jakie chcecie samochody, ale i tak dzieciom najbardziej będzie się podobał ten samochód, który ma chowane przednie światła. To jest coś, co robi zawsze furorę wśród dzieci. Ja pamiętam zresztą z podstawówki też, jak ktoś przyjechał Mazdą 323, to o matko, podnoszone światła robiły furorę. Jeśli chodzi o samochody, jakie brały udział w rajdzie, no to z pojazdów, z którymi do tej pory nie miałem okazji się spotkać na żywo, były dwa auta, które na mnie zrobiły szczególne wrażenie. Pierwszy z nich to był Polonez, którym startował Jacek Grochowski. Również ten Polonez wygrał etap na rajdzie Monte Carlo, tak więc duża sprawa. Z daleka te auta generalnie wyglądają, jak ktoś się nie zna, nie interesuje, to wygląda jak Polonez, który ma poszerzone nadkola i halogeny. Natomiast jak się podejdzie z bliska i zobaczy faktycznie poziom przeróbek, redukcję masy w tym samochodzie, naprawdę robi to wrażenie, także rajdowy Polonez, jedna fajna sprawa. Natomiast drugi samochód, który... No i co? Myśmy się zderzyli. Natomiast drugi samochód, który zrobił na mnie wrażenie, no to jest Fiat 124 Abarth. Generalnie moim zdaniem najładniejszy w ogóle rajdowy samochód, jaki w Polsce można spotkać. Startował nim Robert Burhardt. Naprawdę auto robi fenomenalne wrażenie. I na zdjęciach robi wrażenie, jako model robi wrażenie, a zobaczyć go w rzeczywistości, naprawdę spektakularny samochód. Tak więc to jeśli chodzi o uczestników tego rajdu. Druga sprawa, skoro już jesteśmy przy starcie do rajdu, organizatorzy też bardzo ciepło, bardzo fajnie przywitali zawodników. Trochę osób mimo złej pogody przyszło zobaczyć start. Każdy zawodnik był przedstawiony. Było kilka słów o zawodniku, o samochodzie. W ogóle bardzo miło dla nas, dlatego że nasz film o rajdach na regularność trafił do grona przynajmniej osób, które się tym interesują. Tu na górze się do niego link wyświetli. Także zostaliśmy tam przywitani jako filmowa para. Dawni zawodnicy sportu samochodowego na najwyższym poziomie też ten nasz filmik obejrzeli. Bardzo miłe komentarze z ich strony, tak więc bardzo fajna dla nas to sytuacja, fajne odczucie. Jak chodzi o filmy, to rajd był nagrywany i będzie z niego zrobiona relacja na Motorwizji. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Operator kamery, który realizował to nagranie, ma 20 lat doświadczenia w nagrywaniu sportu samochodowego. Rajd na regularność filmował pierwszy raz, ale czekamy na relację. Może przyczyni się do popularności naszej mało znanej póki co dyscypliny. Jak chodzi o sam sobie rajd, trasy przebiegały odcinkami dawnego rajdu warszawskiego, który w 70-tych latach tam był rozgrywany, stąd nazwa rajdu Wspomnienie Warszawskiego. Rajd składał się z 12 odcinków na regularność, 12 prób RT. Nie był to rajd specjalnie długi, nawigacyjnie był on bardzo prosty, w zasadzie chyba nie było żadnego miejsca, w którym tak naprawdę można się było pogubić. Jeżeli chodzi o utrzymanie prędkości średniej, no tu wiadomo, zawsze w tym jest trudność. Na tym rajdzie prędkość średnia była policzona dość wysoko. Takie przynajmniej jest moje odczucie, tam cały czas było 47, 8, 49 km na godzinę, tak więc odcinki były dosyć szybkie. Pochwała dla organizatora za jeden odcinek szutrowy. Wiadomo, warmińskie, mazurskie szutry to wizytówka rajdów z tamtego regionu. Mieliśmy okazję przejechać jeden odcinek na regularność właśnie z dużą prędkością, tak więc tutaj też raczej było to
podgonienie prędkości niż jej utrzymywanie. Tak więc fajna, szybka jazda po szutrze, który był przygotowany przez organizatora, był wyrównany. Tam ciągnik z oponą jeździł, żeby ten szuter był gładki i naprawdę fajna, równa droga, samochód ładnie po niej pływał. Można było poczuć frajdę z jazdy po szutrowej nawierzchni. No notabene ten szuter był momentami lepszej jakości niż niektóre asfaltowe odcinki, w tym niż dojazd do samego hotelu. No ale coś za coś. Tak więc szutrowy odcinek bardzo fajnie. Rajd składał się z 12 prób na regularność, niestety 3 z nich zostały odwołane, tak więc w sumie 1/4, co on robi? Tak więc 1/4 tych punktowanych odcinków nie została ujęta w klasyfikacji. 2 z nich się w ogóle nie odbyły, ponieważ organizatorzy nie dotarli na start, w tym na start pierwszego odcinka, jaki miał być, i na start odcinka drugiego dnia, który był po godzinnej przerwie na posiłek. Przyjeżdżamy, koniec sekcji dojazdowej, nie ma rozłożonego pekacu, nie ma startu. Trochę tutaj no nie fajnie, że tak się stało. A trzeci odcinek, który odwołany, skasowano z tego względu, że był przesunięty start, był rozłożony niezgodnie z itinererem, co przede wszystkim skutkowało rzędu 300 metrów różnicą w odległości, ale przede wszystkim stało się tak, że zaraz za startem do odcinka był przejazd kolejowy, który dla niektórych załóg okazał się zamknięty, ale generalnie takiego czegoś na odcinku być nie powinno. Ogólnie rajd był dla nas bardzo przyjemny, nie męczący, nie zużywający samochodu. Fajnie, że można z zawodnikami, którzy startują w odcinkach na regularność, porozmawiać też o strategii, która tutaj jest ważna. No to nie jest sport, w którym trzeba jechać najszybciej, jak się umie, w dowolny sposób, tylko każdy ma swoją metodę, swoje urządzenia, swoją taktykę utrzymania średniej prędkości. Fajnie, że zawodnicy się tym dzielą. Raz, że to jest koleżeńskie, a dwa, że im będzie bardziej zbliżony poziom załóg, które startują, tym będzie ta rywalizacja bardziej zacięta i wyrównana. My się nauczyliśmy kolejnych paru rzeczy, jak chodzi o korygowanie przebiegów, jak chodzi o taktykę dokonywania zmian prędkości średniej. Mam tu też pewien pomysł na przerobienie sobie repetera, żeby go lepiej widzieć. Tak więc taka nauka dla nas, jak z każdego rajdu, płynęła. Dziękujemy organizatorom, dziękujemy konkurentom, dziękujemy kibicom. Naprawdę bardzo miło było wziąć udział w tym rajdzie, poznać tamte okolice. Na koniec rajdu odbył się jeszcze taki wieczór komandorski. Komandor zaprosił na poczęstunek. Bardzo było nam miło wziąć w tym udział, aczkolwiek przez to wyjechaliśmy dość późno z Dąbrówna i wróciliśmy do Krakowa po 4 rano. No ale to nasza decyzja, nie zdecydowaliśmy się na nocleg, bo oszczędzamy pieniądze na kolejną eliminację, która już wkrótce, a będzie ona na naszych gościnnych krakowskich terenach. Zapraszamy wszystkich, no i mamy nadzieję, że uda nam się tutaj pokazać również od dobrej strony. Jeśli ktoś będzie na starcie, zapraszamy. My zawsze siedzimy w samochodzie i sobie tam robimy notatki, ale jeśli ktoś chce porozmawiać o autach, o rajdach, zawsze nam puknąć w szybę, tylko delikatnie porozmawiamy, pogadamy. Bardzo jesteśmy na to otwarci i bardzo chętnie, nie tylko na YouTubie, o rajdach opowiadamy. Także mamy nadzieję, że w Krakowie wszystko będzie dobrze, że nie potwierdzi się to, że na rajdach krakowskich, jak to było za lat komuny, lecą widły i kamienie w kierunku samochodów. Jeśli już, to tylko błagam, nie w przednią szybę. Widzimy się na rajdzie Opuchar Automobil Hotelu w Krakowie. Pozdrawiamy, cześć!